Trzeba kochać po majowemu, jak najgłupiej i jak najprościej. Cierpieć, ginąć, nie wiedzieć czemu. Nie dla ciebie, lecz dla miłości. Tak pisał m.in. Julian Tuwim w Trudach majowych. I na obchody tego radosnego święta, przekształconego później w święto pracy, złożyło się wiele różnych, naprawdę starych tradycji. Niegdyś 1 maja był początkiem pasterskiego sezonu. Przez wsie wędrowały więc korowody pasterzy, wypędzających po raz pierwszy bydło na świeżą trawę. W przeddzień odbywały się wielkie ceremonie oczyszczające. Najważniejszą było rytualne rozpalanie wielkiego ogniska przez Celtów, zwane Tain Eigin, czyli ogień w potrzebnie. Ogień rozniecało 9 prawych i uczciwych mężczyzn. Innym ważnym elementem majowego święta było dzielenie się specjalnie przygotowanym ciastem, które jeden kawałek miał wyjątkowe znaczenie. Ten, kto go otrzymał, na cały rok zostawał starcem Betajny, a mógł nim zostać nawet bardzo młody człowiek. Warto w sumie tak naprawdę porównać ten zwyczaj z wyborem króla pasterzy. Podczas ceremonii oczyszczania skakano przez ogień, ognisko płonęło do wschodu słońca, kiedy to kąpielą w rosie i zbieraniem majowych traw, kwiatów i gałązek kończono obchody Beltane. W tradycji niemieckiej to była noc Walpurgi, czyli sabat czarownic, odbywający się na górze Brocken. Nazwa święta pochodzi od imienia angielskiej zakonnicy żyjącej w VIII wieku, która pomagała świętemu Bonifacemu w nawróceniu Germanów na chrześcijaństwo. Święto to nawiązywało do wcześniejszej pogańskiej tradycji, zgodnie z którą dzień ten był dla mężczyzn początkiem pracy na roli, dlatego też w przeddzień czarownice ustalały z szatanem sezonowy plan działań, a potem oddawały się tańcom, hulankom i rozpuście. I tak jak przed wiekami, dzisiaj wieczorem 30 kwietnia, w wigilię celtyckiego święta Beltane i nordyckiej nocy Walpurgi, płonie coraz więcej ogni, bo jest to najsłynniejsza noc w historii europejskiej magii, opisana zarówno w Faustie Goethego, jak i w Mistrzu i Małgorzacie Buchłakowa, czy w końcu w Ulyssesie Jamesa Joyce'a. Pogańskie ceremonie noc Walpurgi i Beltane dotyczyły ochrony przed czarami i czarownicami. Natomiast przykładowo Łukasz Gołębiowski w swoich grach i zabawach pisał w ten sposób. Maj majówki, czyli przechadzki majowe. Miesiąc to wiosny rozwiniętej na dobne. Możnaż się dziwić, że wesołości poświęcony? U starożytnych ludów była Maja bogini. Częściej oddawano pierwszego dnia tego miesiąca i dotąd przyzywania jej tańce wiejskie zachowały się u Greków. Zdaje się, że i nam poniekąd była znana. Słowianie przy pieśni i tańcach na Murawie zwykli witać wiosnę. Kim tak naprawdę była sławna Maja, której kult ma związek z nazwą miesiąca? Według mitologii greckiej to jest najstarsza i najpiękniejsza z Plejad, córka Atlasa i Plejony. Żyła samotnie w górach Arkadii do momentu, aż stała się kochanką samego Zeusa i urodziła mu syna Hermesa. Władca odwiedzał ją tylko głęboką nocą z obawy przed zazdrosną małżonką Herą. W mitologii rzymskiej natomiast Maja to staroitalska bogini natury i źródeł rozrostu w przyrodzie, matka ziemi, uważana przez niektórych za żonę Wulkana. W dniu 1 maja kapłan Wulkana składał jej w ofierze prośną świnię. Także w religii Celtów wśród różnych bóstw kobiecych poczesne miejsce zajmuje ta bogini Maja, ponieważ celtyckie święta kobiece obchodzono wiosną. Maja była odpowiednikiem słowiańskiej wiosny. Wiosna jako bogini mądrości, świata i budzącej się do nowego życia przyrody była dziewicą piękną, umajoną zielenią, obsypaną kwiatami, które po jej śladach wyrastały obficie. Symbolem jej i ptaszkiem jej poświęconym był nadworny pieśniarz i niedostępny towarzysz Skowronek. Na cześć tej milutkiej boginki obchodzono oczywiście majówki. W Polsce w pierwszomajowy wieczór, a później i w następne sobotnie majowe wieczory we wsiach nad Bugiem i Narwią rozlegały się konopielki, czyli pieśni dziewcząt marzących o zamąż pójściu. Przedziwne wymieszanie tradycji sprawiło, że później dziewczęta urządzały sobie pod przydrożnymi krzyżami śpiewające wieczory, śpiewały o wiankach, ogniach, młodzieńcach, a jeszcze później pod tymi samymi krzyżami, pod kapliczkami Matki Boskiej zaczęto odprawiać tak zwane święte wieczory, czyli popularnie nazywane
majówki. Niestety znikły majowe panieńskie śpiewy, tak jak znikły majowe zabawy mężatek na łące na świeżym powietrzu, gdzie panie tworzyły kółko, pląsając słodko, nuciły lubej wiosny pochwały. Te polskie kobiece zabawy i wiosenne obrzędy, na przykład wybór królowej Maja, stanowią pewną analogię do celtyckich zabaw kobiecych. Na przykład w Pińszczyźnie i innych stronach Litwy, za mojej pomnę młodości, że w dniu pierwszego tego miesiąca na Błoniu, gdzie się lud zbiera do zabawy, drzewo zielone zakopywano, w różnofarbne wstążki ubrane, przybywały mężatki, dziewczęta, chłopcy i ludność cała, na czele mając chorzą dziewicę, która tę boginię wyobrażała. Wieniec zielony zdobił jej skronie, gałązki brzozowe aż do stóp ją okrywały. Śpiewano piosenki, w których często się powtarzało o Maja, Maja, i tańcowano wokół drzewa. Pospolicie tę uroczystość obchodzoną teraz na zielone święta. Tak pisał m.in. właśnie Gołębiowski. Do dzisiaj wśród górali żywieckich pozostała już tylko rytualna forma traktowania jako okazja do zabawy, choć nie pozbawiona posmaku wierzeń różnego pochodzenia. Mojka to stary sposób wyrażania uczuć. Umajone drzewko postawione 1 maja przed domem kochanej dziewczyny było okazją do publicznego wyrażenia uznania, ale jeśli dziewczyna lub jej rodzice obrazili chłopaka, mojka wykorzystywana była do okazania zazdrości, pretensji, a nawet pogardy. Chłopcy zamiast mojki stawiali jej wtedy na dachu dziada, odrażającą kukłę złomianą, odzianą w stare łachy, którego oglądała cała wieś. Podobną rolę pełniły oczywiście wielkanocne przywoływki. To też jest taka ciekawy zwyczaj. Czasami dziewczyny, aby sprowokować ustawienie mojki przed ich domem, już na tydzień przed pierwszomajowym świętem urządzały zabawę. Chłopcy już w połowie kwietnia w tajemnicy przynosili z lasu smukłe, młode świerkowe lub jodłowe drzewko i w ukryciu przygotowywali mojkę. Obdzierają korę z drzewa, pień malują w pasy białe i czerwone lub owijają bibułą, a na wierzchu umocowują małą, ale zgrabną choinkę. Choinkę zdobioną kolorowymi wstążkami, kwiatkami z bibuły. Nocą z 30 kwietnia na 1 maja przed domem wybranej dziewczyny chłopak stawiał mojkę tak, żeby gdy dzień nastanie, wszyscy we wsi wiedzieli, a wijące się na wietrze kolorowe wstążki dodawały jej życia. Dziewczyna niby nie wie, kto mojkę postawił, ale w dowód przyjęcia tego wyznania zaprasza wieczorem kilku chłopców i dziewczęta na tańce, muzykę i poczęstunek. Między innymi w ten sposób pisał Ronowicz w dziele Folklor górali żywieckich. Działaniem magicznym w tym dniu oczywiście było strojenie wszystkiego kwiatami i liśćmi, co miało skłonić nagą ziemię do ponownego zazielenienia się. W niektórych okolicach uosobieniem płodności stawała się specjalnie obierana królowa Maja. Później ten zwyczaj przyniesiono na zielone świątki. W legendach wielu krajów noc poprzedzająca 1 maja jest nocą czarownic. A jeśli to, no to oczywiście i wróżby, a wiele z nich dotyczyło przeszłości. Stąd być może wzięła się ulubiona przez młodzież gra wiosenna w XVII wieku, zwana trawką, a dzisiaj gra się po prostu w zielone. W zielone grywały także młode pary, traktując tę zabawę jako pretekst do płatania sobie rozmaitych figli. Andrzej Morsztyn założył się na przykład z panną, że jeśli przegra, sprawi jej prezent, a jeśli wygra, to ona musi dać mu trzykroć gęby, jak to było napisane. I to był ten właśnie ryczałt. Gra w zielone była w Polsce znana od XVII wieku, a może i wcześniej, i najprawdopodobniej powstała po to, aby umożliwić kontaktowanie się młodym parom. Czyli po prostu zasada była prosta. Grasz w zielone, gram, masz zielone, mam. I ktoś musiał pokazać coś, co miał zielone. A w starszych klasach powszechnie wróżyło się najlepiej z listków akacji, obrywając po kolei liście, to jeszcze za moich czasów koniczynkę się brało, albo jakiś kwiatek i się po kolei brało, mówiło kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje. I to była właśnie taka zabawa pierwszomajowa. Dziś już rzadko gra się w sumie w te gry, ale warto jest o nich w sumie pamiętać. Maj długo podtrzymywał różne wesołe tradycje jeszcze na początku XX wieku. Do powszechnego obyczaju należały szkolne w ogóle wyjazdy na majówkę. Wszystkie szkoły pustoszały i oczywiście uczniowie wyjeżdżali. I w sumie dzisiaj, obojętnie czy bierzemy dziś udział w tych zabawach czy nie, to myślę, że warto jest pamiętać o tych majowych korzeniach święta,
wybierając się na majówkę i oczywiście zabrać ze sobą troszkę smakołyków na grilla.